Nie tylko sobota, ale także niedziela upłynie nam pod znakiem słońca. W poniedziałek pogoda zacznie się zmieniać, ale opady deszczu prognozujemy od wtorku. Weronika Bigus, dobry wieczór Państwu. Pogodę nad Polską kształtuje obszar pomiędzy klinem rozległego wyżu z nad Ukrainy i Rosji, a skrajem niżu z nad północnego Atlantyku. Takie rozmieszczenie układów barycznych powoduje, że z południa dociera do nas ciepłe i suche polarno-morskie powietrze. Tak będzie również jutro, w poniedziałek, zdecydowane ochłodzenie. Noc na Pomorzu pogodna, z temperaturą od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali i waha się. Niedziela będzie pogodna, słoneczna i ciepła, z temperaturą od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali i nadal będzie się wahać. Zerkamy jeszcze na mapę Bałtyku. W nocy wiatr południowy o maksymalnej sile do 6 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr będzie z południa i z południowego zachodu z siłą od 6 do 3 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3. Dziękuję Państwu za spotkanie, dobrego wieczoru i pięknej, udanej niedzieli. Życzę do zobaczenia.